Gdy miałam 20 lat, mieszkałam wtedy we Francji i byłam aktywną studentką Instytutu dla Cudzoziemców. Uczyłam się języka, ale też chodziłam do Akademii Kulinarnej i uczyłam się gotowania. Chciałam podróżować po świecie i mieszkać w każdym kraju przynajmniej 2 lata. W wieku 20 lat marzyłam o karierze wokalistki rockowej. Jak miałam 20 lat, to marzyłam o rodzinie. Naprawdę, to jest dziwne, bo z reguły w tym wieku ludzie chcą podróżować, zdobywać szczyty świata i robić jakieś dzikie i szalone rzeczy. A ja pamiętam dokładnie, jak w wieku 20 lat włączyło mi się myślenie o tym, że chciałabym mieć dzieci. To był pies. Pysia. Prezent od moich rodziców. Dostałam od nich kanarka. Spodziewałam się jakiejś lalki albo czegoś do ubrania, a wiedzieli, że ja uwielbiam zwierzęta, kocham zwierzęta, więc dali mi pięknego żółtego kanarka. Właściwie ja nie przepadam za prezentami i takim chyba najlepszym prezentem jest właśnie to, że mogę spędzać urodziny w gronie najbliższych i tak się wszystko poukłada, że mogę ten dzień właśnie z nimi spędzić. Pierwsze jest jak otwierali w moim mieście Pasaż Tesco i było to ogromne wydarzenie, to było na pewno bardzo, bardzo dawno temu. Ja jestem z pasażami Tesco już związana jakiś czas. To świetna inicjatywa, też taka, która pozwoliła mi na przykład wydać książkę w naprawdę doborowym towarzystwie. Piękny event związany ze świętami Bożego Narodzenia. To była taka ala wioska świętego Mikołaja, w której robiliśmy swetry, świąteczne swetry. Bawiliśmy się w projektantów mody. Kolejne wspomnienie, chyba gdzieś pół roku temu, jak byłam na kurczakowaniu w pasażu Tesco i moja córka Mia wyciągała kurczaczki ze ścianki zrobionej z takich właśnie małych, sztucznych kurczaczków.